Witam Państwa, witam wszystkich na kanale. Młodzież, dzieci, tak samo. Zapraszam do wysłuchania. Pytacie mnie, jak wychowuję swoje dzieci. Nawiązuję do mojego drugiego kanału Dudki, jakby ktoś nie wiedział, ale myślę, że wszyscy widzowie są z kanału Dudki tutaj. Pytacie się mnie, jak ja wychowuję dzieci, dlaczego mam taką dobrą relację z dziećmi. Niektórzy uważają, że jakby pozwalam za dużo dzieciom, niektórzy uważają, że jestem po prostu cudowną mamą. Skąd to się bierze? Czy to po prostu jest samo z siebie, naturalnie taka jestem, czy po prostu jest to może coś, co jest głębsze, czyli jakaś teoria za tym stoi, jakaś technika, jakieś metody? No to powiem Wam, że na pewno i naturalnie, i technika, i metody. Pod tym się kryje takie wychowanie niedyrektywne. Dlaczego w ogóle za tym podążałam? Myślę, że w ogóle podążam za takim czymś jak holistyczne podejście do życia, czyli połączenie duszy, ciała i umysłu razem. Uważam, że te trzy rzeczy wpływają jedna na drugą. Nasze ciało wpływa na umysł, umysł ciało wpływa na ciało. I na duszę. Tą wiedzę, którą mam dzięki psychologii, uważam za bardzo cenną i dużo, dużo naprawdę wyniosłam z psychologii, bardzo dużo i cieszę się z tego, że skończyłam studia. Terapia niedyrektywna w ogóle wzięła się od Carla Rogersa. On był psychoterapeutą i psychologiem i on działał w nurcie humanistycznym i w ogóle to się wzięło od terapii, czyli terapii dla dzieci trudnych, z problemami, dla dzieci i młodzieży oczywiście. W tej terapii chodziło o to, żeby do młodego człowieka podejść holistycznie, w takim nurcie humanistycznym, czyli każdy człowiek jest samodoskonalającą się jednostką, która potrafi rozwijać się w sposób naturalny. Ta osoba musi znaleźć drogę do tego i każda z nas osoba ma to po prostu wdrukowane z racji tego, że jest człowiekiem. Najwyższym celem tej terapii jest to, żeby z siebie zaakceptować takim, jakim się jest. Oczywiście przed tym punktem musi być samopoznanie, czyli najpierw musisz siebie poznać, a później już z tym wszystkim, całym inwentarzem, jaki masz, z całym doświadczeniem, z całą Twoją naturą, jaką masz, po prostu ją akceptujesz. I to właśnie jest taka kwintesencja całej tej teorii humanistycznej. No i okazuje się, że Carl Rogers w ogóle bardzo ciekawie opowiada o tym, no i spodobał się bardzo psychologii współczesnej, ale również pedagogice współczesnej. No i właśnie z tego nurtu możemy podziękować Carlowi Rogersowi. Powstała pedagogika niedyrektywna. Bardzo świeże, bardzo popularne. Jak się troszeczkę więcej poczytacie, no to zobaczycie, że jest tego dużo, jest dużo materiałów, artykułów na ten temat. Dużo szkół właśnie alternatywnych, czyli szkoły demokratyczne, szkoły Montessori, prywatne, różne, kierują się właśnie w stronę nurtu humanistycznego, mówiącego właśnie o tym, że człowiek jest jednostką, która podąża w swoim kierunku, a my jako rodzice, jako nauczyciele możemy mu pomagać, wspomagać, czyli być takim mentorem, nie być dyrektywną osobą, która nakazuje mu, co ma robić. Dziecko w sumie nie miało takiego, wiecie, jego zdanie się nie liczyło za bardzo. Dziecko nie było ważne. Kiedyś mówiłam nawet na vlogu, że właśnie bawiono się dziećmi, że dzieci w starożytności w ogóle nie były do jakiegoś tam, chyba do 8 roku życia dzieci nie były w ogóle uznawane za człowieka. Bo dlaczego? Dlatego, że była duża umieralność wśród dzieci i rodzice jakby, no to psycholodzy tak trochę generują i tłumaczą to, że po prostu ludzie dorośli nie przywiązywali się do małych dzieci ze względu na to, że mogli zaraz je stracić, więc to było tak, że dzieci się rodziły, dzieci umierały, dzieci się znowu rodziły, rodzic, czyli matka miała dziecko, mogła zaraz je stracić, więc rodzice, no, taki normalny, naturalny proces wyparcia, że nie za bardzo będziemy tutaj traktować to dziecko poważnie, no bo może za chwilę nie być go na tym świecie. Z doświadczenia rodzice wiedzieli o tym, że tak może być, tak? Były zabawy robione dziećmi. Małe niemowlaki były przerzucane na dziedzińcu z okna do okna. Były jakieś tam specjalne eventy do tego. Oprócz jakichś innych imprez była taka właśnie atrakcja dla ludu, żeby ludzie się śmiali. No oczywiście jak dziecko spadło, no to zostało zabite, tak? No, troszeczkę brutalnie Wam tutaj opowiedziałam o tym, ale rzeczywiście tak było. Jak sobie sięgniemy do historii, no to naprawdę można doczytać się, no
takich rzeczy, jeśli ktoś się tym interesuje. Więc dzieci nie były ważne. Ja jeszcze pamiętam czasy takie, że byłam małą dziewczynką i pamiętam, pojechaliśmy do mojej babci razem gdzieś tam na święta. Dzieci coś powiedziały, chciały się wtrącić w rozmowę dorosłych, to ktoś zażartował i mówił: dzieci i ryby głosu nie mają, prawda? Wiecie, to trochę takie ignorowanie myśli dziecka. I ja wyrosłam w takim przekonaniu, że rodzice, dorośli ludzie są ważniejsi, a dzieci są mniej ważne i że moje potrzeby są mniej ważne od potrzeb rodziców. Wychowują cię rodzice, kochają cię i tak było, że moi rodzice mnie kochali, dawali mi miłość naprawdę, opiekowali się mną. Nie miałam żadnych traum z dzieciństwa, akurat na szczęście. Udało mi się mieć dobrych rodziców, bo rodziców się nie wybieram, także miałam to szczęście mieć dobrych rodziców. Kochających, ale żyjących właśnie w takich czasach, tak? Innych niż teraz. Teraz jest tak, że staramy się wychowywać dzieci dobrze, staramy się stosować jakieś metody, naprawiamy wszystko. Jeśli coś jest źle, jeśli dziecko ma na przykład jakieś dysfunkcje, dyslekcje, no to działamy, chodzimy do lekarza, do specjalistów, naprawdę wow, prawda? Chcemy, żeby dziecko rozwijało się dobrze, żeby było jak najlepsze. Ale to zaczyna zamieniać się w taką rywalizację. Chodzić na różne zajęcia, rozwijać się, tak? I to czasami idzie w drugą stronę. Halo, spokojnie. Dzieci są ważne. Już dzisiaj o tym wiemy. Możecie poczytać naprawdę ogrom teorii na temat, jak wychować dziecko, jakieś metody wychowawcze, krok po kroku, wszystko techniki, w ogóle i w ogóle. Tutaj mówię o małych dzieciach, bo czasami rodzice mają naprawdę problem z dziećmi, z zachowaniem trudnym i szukają różnych rad, różnych metod, próbują różnych rzeczy i jakby to, ja to rozumiem. Co jest ważne, w ogóle pomijając wszystkie teorie dookoła, a jest ich naprawdę dużo. Każda przekazuje jakąś mądrość i my musimy teraz wśród tych wielu bodźców, które docierają do nas, znaleźć te, które są bliskie naszemu sercu, te, które przemawiają do nas, przemawiają do naszego dziecka. Tak intuicyjnie czujemy, że to jest to. Pamiętajcie, i to jest moja rada, żebyście zawsze pamiętali o tym, żeby jakby pod tą poszewką tej teorii, jak tak sobie odgrzebiecie to wszystko, całą tą teorię poczytacie, zagłębicie się i dojdziecie do źródła tej teorii, to jeśli źródłem tej teorii jest miłość, to znaczy, że to jest dobra teoria. I to jest moim zdaniem kwintesencja tego w ogóle filmu. Jeśli będziecie sfokusowani na coś takiego, to moim zdaniem zawsze będziecie tym torem podążać, znajdziecie dobre metody i mogą one dotyczyć ciebie, twoich dzieci, twojego męża, twojego psa, konia, kur, rodziców, bliskich, dalszych, pracowników, współpracowników, miłość do ludzi, do świata. Taka jest moja teoria. Nie wiem, czy ona jest gdzieś, ale ja to zauważyłam na przestrzeni mojej nauki, edukacji, na przestrzeni życia. Mi się sprawdza się moim najbliższym. I jakby czuję radość i szczęście i dlatego się sprawdza, prawda, że to idzie w dobrym kierunku. Ja mam satysfakcję z życia, podejmując pracę asystenta nauczyciela, czy podejmując pracę technika behawioralnego, zawsze patrzę na to, czy jest tam miłość, czy jest tam miłość do drugiego człowieka. Jakakolwiek rzecz, którą ruszam, staram się to robić z pasją i staram się to robić z miłością. I tak wychowuję dzieci z miłością. Jeżdżę do sanktuarium z miłości do zwierząt. Zaczynałam pracę w szkole tutaj z miłości do dzieci. Pracowałam, pomagałam dzieciom autystycznym z miłości do dzieci. Z czułości, z empatii, z współczucia. Pracowałam jako technik behawioralny, gdzie już nie pracuję. I to wszystko robiłam z miłości. Ale są teorie pewne, są pewne schematy, systemy, w które wchodzisz i one takiej teorii nie mają. I co wtedy robisz? Ja zazwyczaj się wycofuję z czegoś takiego. Pracowałam w terapii behawioralnej. Już kiedyś o tym mówiłam. Terapia behawioralna wzięła się z kolei ze Skinnera. I tutaj Skinner z kolei robił badania naukowe, badania
laboratoryjne na zwierzętach, głównie na ptakach, na gryzoniach, na szczurach, na myszach, na gołębiach. Dlaczego o tym mówię? Ja ciągle o tym powtarzam. Ktoś powie, kurczę, co ona tak ciągle o tym powtarza, ale to jest bardzo ważne, dlatego że teoria behawioralna jest wszędzie, w szkole, u psychologa, w Ameryce, ona jest w Polsce, ona jest wszędzie, ona jest bardzo popularna. Ona się wzięła od Skinnera. To były badania polegające na wzmocnieniach pozytywnych, negatywnych, na karaniu, na dawaniu kar, na dawaniu nagród. Zwierzętom oczywiście. I zwierzęta, jeśli na przykład czegoś nie chciały zrobić, on chciał, wymuszał na zwierzętach pewne rzeczy, które chciał zrobić. Jeśli dawał im nagrodę, zwierzęta robiły to, co laborant chciał, to, co badacz chciał. Jeśli na przykład zwierzęta nie zrobiły czegoś, to dostawały karę. No i słuchajcie, historia to było też pół wieku temu. No i okazało się, że jest skuteczna. Oni w ogóle wpadli na taki świetny pomysł, stwierdzili, że to można było zastosować u człowieka. Zaczęli wychowywać dzieci, tak? Ci badacze uważali, że na ten czas oczywiście, bo ta terapia behawioralna się trochę zmieniła, ona teraz się zmodyfikowała, ale na tamten czas, na tamte lata stwierdzili, że człowiek się za dużo nie różni od zwierząt, że takie same procesy zachodzą, tak samo funkcjonujemy jak zwierzęta, no jesteśmy troszeczkę wyższą strukturą myślącą. W ogóle to się stało bardzo popularne, dlatego że jest skuteczna. Skuteczna w swoim działaniu. I tak jak karny jeżyk, być może oglądaliście Supernianie. No właśnie, karny jeżyk to jest właśnie terapia behawioralna. To jest danie kary dziecku, to znaczy dokładnie to jest odseparowanie od rodzica, od wychowawcy i tak jakby odroczenie, odebranie miłości, odebranie uwagi. Takie podstawowe teraz oddziaływania, które są refundowane przez służbę zdrowia w Ameryce, w Polsce, to jest właśnie terapia behawioralna, bo ona jest najprostsza, najbardziej skuteczna. Działa jak nic. Potrzebują bardzo terapeutów. Jeśli byście chcieli zostać terapeutą behawioralnym, to naprawdę świetne pieniądze, bo jeszcze tylko rok zrobić sobie terapię im zarabia 70, 60, 80 na godzinę. Więc są to ogromne pieniądze. Państwo buli na to pieniądze ogromne, dlatego że jest bardzo dużo dzieci autystycznych, jest to skuteczne. Rynek napędza pracę, napędza pracowników i wszystko się kręci, naprawdę jest mega, mega, mega dużo pracy tutaj w tym zawodzie. I my to stosujemy, to jest w naszym życiu, w naszym domu, prawda? W większości domów jest tak, że mówisz dziecku tak, jeśli nie posprzątasz, to... I to jest kara. Dokładnie to, tak się spopularyzowała ta metoda, że ona zajrzała do naszych domów, zajrzała do naszych szkół, zajrzała w ogóle do naszej pedagogiki, wychowania, i to się stosuje. Ta metoda się wzięła ze sposobu kontrolowania zachowania zwierząt. W tym przypadku przenieśliśmy to na dokładnie kontrolowanie zachowania ludzi, a dokładnie naszych dzieci i młodzieży. Więc żeby nas dzieci słuchały, no to dajemy im kary, nagrody. Jeśli pójdziesz na wagary, no to ja ci nie kupię czegoś tam. No to jest kara. Nagroda, jeśli będziesz grzeczna, jeśli będziesz miała piątki w szkole lub czwórki, albo średnią 4-8, to pojedziemy razem na wakacje w to i w to miejsce, tam gdzie ty chcesz. Jeśli zjesz zupkę, dostaniesz cukierka. Jedni używają tą metodę sprawniej, drudzy mniej, jedni sobie nie radzą z tą metodą, nie są konsekwencji w swoim postępowaniu, bo terapia behawioralna mówi dokładnie, jeśli chcesz wpłynąć na zachowanie twojego dziecka, to musisz być konsekwentny w swoich postępowaniach, tak jak mówiła to superniania, tak? Że jeśli mówisz, żeby dziecko szło do karnego jeżyka, to już musisz przypilnować, żeby ono tam było, bo nie daj Boże, jeśli dziecko wyjdzie, ucieknie, to już w ogóle tracisz autorytet pozamiatany, już nie ma skuteczności i to jest prawda, bo to ta metoda naprawdę działa. Działa na zwierzęta, możesz wytrenować zwierzęta i możesz wytrenować ludzi. Ale jakim kosztem? Bo mówimy tutaj o kosztach, są koszty. Jeśli stosujecie metodę karnego jeżyka, jeśli stosujecie metodę kar i nagród, żetony, ja stosowałam tą metodę na dzieciach autystycznych, przyznaję się, bo byłam w takiej terapii behawioralnej, którą rzuciłam i nie mogłam, słuchajcie. Był taki moment przełomowy, to było już przed wyjazdem do Polski, gdzie zrezygnowałam z pewnej już terapii. Zostałam jeszcze w jednej terapii, gdzie prowadziłam ze względu na to, że oni chcieli, żebym jeszcze powróciła i żebym dokończyła tą terapię, bo ona była niedokończona. I tam miałam zastępstwo, później wróciłam, dokończyłam i też już zakończyłam. Już nie pracuję w terapii behawioralnej w ogóle i cieszę się z tego bardzo. To był moment
straszne dla mnie właśnie, potwierdzające to i mówiące o tym, że jak się tak dogrzebałam do tej metody, nie tylko w książkach, ale w praktyce, zobaczyłam, o co tam chodzi, to nie dostrzegłam miłości, tylko dostrzegłam pieniądze, że głównie chodzi o pieniądze. Znaczy już teraz, tak, że to jest komercja, że jest skutecznie, rodzice są zadowoleni, widzą efekty, szybko płacą kasę, mówią dalej komuś, jest efekt, efekt, efekt. Słuchaj, ja mam dziecko autystyczne, które na przykład nie mówiło, teraz mówi. Ja mam dziecko autystyczne, które samo nie umiało jeść, teraz je. Akcja jest, działanie, 70 na godzinę. No ale są koszty tego. Jeśli idziecie do psychologa, to pamiętajcie, zapytajcie się, w jakiej terapii on pracuje. Jeśli Wam pasuje terapia behawioralna, to świetnie. Ale jeśli nie, no to szukajcie dalej. Nie będę stosowała terapii behawioralnej na moich dzieciach. Jeśli ktoś będzie z mojej rodziny chciał stosować terapię behawioralną na moich wnukach, to powiem, proszę, proszę, nie rób tego, bo skrzywdzisz dziecko. Przychodzę do domu, rodzice, trójka dzieci, jedno dziecko, dziewczynka zdrowa, chłopiec jeden, autyzm i syndrom Downa, drugi chłopczyk autysta. Była terapeutka, byłam ja i była druga technik behawioralny, tak jak ja. Z praktycznej strony nie miałam do czynienia z karnym jeżykiem i chciałam, żeby ona mi to zademonstrowała, pokazała dokładnie, jak to jest, na czym to polega, bo oczywiście ja jako technik, później zostawiona sama w tym domu, musiałam stosować się do tych zapisanej terapii, miałam robić pewne rzeczy. Jeśli dziecko się zachowuje tak, tak i tak, no to ty musisz zastosować na przykład odseparowanie od rodzica, ode mnie, od terapeuty, od rzeczy, przedmiotów. Więc no wiadomo, uczyłam się w tej terapii, więc musiałam podążać za tą terapią, więc chciałam się też tego nauczyć, tak? No i mówię, słuchaj, gdzie już miałam myśli negatywne, ale jakby chciałam się o niej dowiedzieć, bo ona jest wszędzie, wszędzie o niej słychać. Chłopiec zaczął rzucać... To długa historia, ale ogólnie zaczął być agresywny, zaczął rzucać przedmiotami, zrzucać obrót, rzucać przedmioty. Był zły. On nie mówił, to było dziecko bardzo nisko funkcjonujące, nie mówiące. To jest ABC, tak? Po kolei, co masz robić? Krok po kroku, jak masz postępować z dzieckiem? Nieważne, co ono czuje, ono po prostu się źle zachowuje, bo to jest metoda, która działa na problem. W danym momencie jest problem, jest agresja, trzeba rozwiązać. Ostrzeżenie, po ostrzeżeniu akcja. Karny jeżyk, to było krzesełko akurat dokładnie, słuchajcie, ja po prostu nie mogłam się na to patrzeć. To była agresja względem dziecka, przemoc, był szok dla mnie. Dziecko, nikt się nie wczuwał, co dziecko czuje, co myśli, dlaczego ono uderza, dlaczego ono zwala z biurka jakieś rzeczy, dlaczego ono jest złe, dlaczego ono jest smutne, dlaczego ono jest sfrustrowane. Dziecko miało się iść wykąpać. Dziecko miało się wykąpać z terapeutą, akurat z tą panią, która pokazywała mi, analitykiem. Dziecko miało się wykąpać i miało to zrobić z panią. Ale dziecko nie chciało tego zrobić z panią, bo dziecko pokazywało mamę. Dziecko nie mówiło, ale chciało mamę. Więc ani nie zostało nic wytłumaczone temu dziecku. Dziecko nie mówiło, było nisko funkcjonujące, ale rozumiało wszystko, co się do niego mówiło. On, chłopiec, rozumiał wszystko, co się do niego mówiło. Podeszła do tego krzesła, trzymała nogę przy tym krześle, starała się jakby tak, niby nie mogła dotykać, ale starała się dociskać to krzesło z tym dzieckiem, to dziecko się wyrywało, to ona jakoś tak wpływała, była dosyć masywną kobietą, więc jakoś tak potrafiła wpłynąć na to dziecko, że to dziecko siedziało, płakało, zanosiło się, ale zostało, bo się bało tej kobiety na tym krześle. Nic nie pomogło, dziecko w końcu nie poszło do kąpieli, znaczy przepraszam, było w kąpieli, ja się na to też patrzyłam, kąpiel wyglądała tragicznie, agresja, agresja, agresja. Po prostu szok, jak można traktować dziecko. Mama się na to godzi, godzi się na tą terapię, bo wierzy w jej skuteczność, wierzy, że jej dziecko będzie mówiło, że nauczy się przynajmniej 3 słowa mówić, ale takim kosztem, tak? Ja jako psycholog obserwowałam rodzinę, przychodziłam tam, przyjeżdżałam i z analitykiem, i bez. Jedyną rzeczą, którą nie miały te dzieci, nie było takiej uwagi, zainteresowania i takiej miłości, takiej prawdziwej, z głębi serca. Ja po prostu bym nie mogła, by mnie serce bolało, jakby moje dziecko płakało, a jakaś tam osoba, terapeutka w łazience by się nad nim znęcała. Ja nie mogłam tego inaczej nazwać niż znęcanie się nad dzieckiem i przymuszanie go do kąpieli z obcą kobietą. No,
Dla mnie to było tak naturalne, że szok. Miał chyba 8 lat, dziecko miało się nauczyć kąpać, tak? Krok po kroku kąpać, ale no jakim kosztem, słuchajcie? Ja po prostu byłam w szoku, że to może tak wyglądać, że może tak terapia wyglądać, że wszyscy się na to zgadzają. Ja się patrzyłam na matkę, na ojca, na terapeutkę, na analityka i mówię, nie, jeśli ja mam być w takiej terapii, pomimo tego, że mam zarabiać 70 na godzinę, 100, 500 na godzinę, to powiem Wam, żebym nie zdecydowała się na to. To by było wbrew mojej woli, wbrew temu, co myślę, wbrew temu, co przepracowałam przez... Wypracowałam sobie moje podejście do życia, moje idee, to by było tak sprzeczne z moimi ideami, że nie dałabym rady. Więc od tego momentu, jak zobaczyłam cierpiące dziecko, praktycznie dla mnie to była ogromna agresja. I taka agresja była stosowana na bracie, gdzie ja nie miałam okazji zobaczyć tego, bo brat już dobrze funkcjonował, bo brat naprawdę bardzo dobrze funkcjonował, ale tak się bał tych terapeutów, że mówię, dziecko, jak ja mam być twoim katem, to ja nie chcę tutaj pracować. Ja nie chcę być niczyim katem. Nie, kochani. No, także taka historia, trochę długo mi to zajęło, ale słuchajcie, myślę, że to jest bardzo ważne. Bo właśnie my nie możemy być katami naszych dzieci. To jest takie, słuchajcie, to wiecie, co to wywołuje i naprawdę ten chłopiec miał bardzo... On był grzeczny, on był ułożony, on robił pracę domową, on dostawał nagrody, żetony, bo to jest na tej zasadzie. Działa to na zdrowe dzieci, na chore, na zaburzone, chore dzieci. To była praca z żetonami w domach, nie w domach, w szkołach. Dużo, dużo naprawdę przeszłam przez te pół roku, widziałam bardzo dużo i jeszcze inne rzeczy mnie też do tego jakby popchnęły, żeby tam nie być, żeby nie pracować właśnie w takim systemie. Były żetony na ścianach, później zamieniane na prezenty, na nagrody. Druga rodzina tak samo. To samo, słuchajcie, ta sama sytuacja. Dziecko po prostu pragnęło kontaktu z matką. Matka chciała, żeby on się uczył, żeby on się nauczył, bo ojciec mądry, mama, inteligentni bardzo ludzie, dziecko autystyczne, piękny dom, wszystko śliczne, ładne. Dziecko autysta, oni się nie mogli z tym pogodzić. Nie zaakceptowali tego dziecka takim, jakie jest. Jakby go zaakceptowali, dali mu miłość, ono się będzie rozwijało, naprawdę. Są terapie, które są alternatywne do terapii behawioralnej. Jeśli macie dzieci autystyczne, to proponuję terapię przez zabawę, terapie niedyrektywne, terapia play, bardzo polecam. Szukajcie innych dróg, naprawdę. Moim zdaniem te koszty są za duże. Kosztami są to, że dzieci są zakompleksione, mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, jak dorosną. Ja mówię na przykład o zdrowych dzieciach. Relacja jest na zasadzie góra-dół. Ja jestem rodzic, ja jestem ważny, ja ci daję nagrody, kary, a ty masz robić to, co ja chcę. Więc to jest góra-dół, tak? Dziecko niżej, ojciec, matka wyżej. Nie chcesz iść się kąpać, to nieważne jest. Masz się iść kąpać z jakąś obcą terapeutką, bo ja ci tak każę, bo ja jestem górą, tak? To jest taka dyrektywna metoda. Często jest tak, że takie dzieci, które mają zastosowaną metodę dyrektywną wychowania, to te dzieci później idą gdzieś i nie wiedzą, co one mają ze sobą zrobić. Nie mają pomysłu na siebie, na życie, bo one siebie nie znają, bo one nie zdążyły siebie poznać, bo one mają cały czas kary i nagrody. I masz robić to, bo ja tak chcę, nie dlatego, że taki jesteś, że po prostu ty to lubisz. W terapii niedyrektywnej jako rodzic jesteś autentycznym, gotowy, empatycznym i twórczym. Co mi bardziej odpowiada i zawsze bardziej odpowiadało i jeśli będę pracowała jako terapeutka, to właśnie w takim aspekcie. Niekoniecznie musisz zupełnie wszystko przyjąć do swojej głowy i stosować tą technikę niedyrektywną, ale jeśli trochę zaciągniesz z tej niedyrektywnej techniki do swojego domu, wprowadzisz do swojego wychowania, to moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobre. Dlatego, że dziecko zaczyna być odpowiedzialne za swoje życie. Dziecko, dajesz mu taką przestrzeń, dajesz mu taką możliwość do myślenia. Czyli nie dajesz mu kar, nie dajesz mu nagród. Jeśli dziecko próbuje różnych rzeczy i wie, że to jest tak jakby od niego, okej, spróbuję, na przykład pokłóciłam się z koleżanką, ja spróbuję się z nią pogodzić, pójdę do niej, o, no naprawdę, fajny masz pomysł i ja też bym zrobiła tak na twoim miejscu. To jest coś takiego, że nie jesteś taka dyrektywna, że ej, weź się pogódź, bo będziesz miała problemy w szkole, bo zaraz nauczyciele przyjdą z jakimiś problemami, bo wyzywasz, bo coś tam, bo to wyzwałaś. Dlaczego wyzwałaś? No, aha, dyskutujesz, rozmawiasz, jesteś partnerem swojego dziecka. Nie jesteś górą, dół, jesteś na równi, jesteście na równi partnerami. I tak ja wychowuję moje dzieci.
Mojego Krystiana na początku tak nie wychowywałam, dopiero później, ale Oliwka już tak wychowałam, świadomie bardzo. Autentyczność, mogę być sobą w relacjach, czyli autentyczne, czyli ja osobiście, jako Eliza, jako mama, jestem autentyczna. Opowiadam mojej córce o moich słabościach, ona dobrze zna moje słabości. Jestem autentyczną mamą, taką ze słabościami, takimi. Opowiadam jej historię, że popełniałam w życiu błędy. Ma mamę, która ma wady i nie jest idealną mamą, nie jest autorytetem, która jest górą, tak? I jak ma sama wady, jakieś smutki, rozterki, to wie o tym, że to nie jest coś nienormalnego, że wszyscy tacy jesteśmy. I ona jest autentyczna, ja ją akceptuję, ja jestem autentyczna, taka jaka jestem, z wadami. I mamy kolejną rzecz, czyli gotowość. Gotowość jako rodzica, takiego niedyrektywnego, że on jest gotowy do pracy z dzieckiem. Czyli jeśli dziecko przychodzi do ciebie i mówi ci, że mamo, wiesz co, mamy problem tam w szkole i dla ciebie to jest w ogóle błahostka, no weź, no jak można się przejmować czymś takim. Ale ty jesteś gotowa do tego, żeby wysłuchać, albo gotowy do tego, żeby wysłuchać dziecka. Jesteś gotowy do tego, żeby opowiedzieć dziecku swoje doświadczenia. Ja daję jej takie przykłady z mojego życia i może nie jestem tym autorytetem, ale jestem partnerem do rozmowy z doświadczeniem, prawda? Swoją mądrość życiową, którą mam w sobie i każdy, myślę, rodzic ma. Dużo więcej może przekazać dziecku niż na przykład rówieśnik, bo ma doświadczenie, ale to trzeba uważać, żeby to nie zrobić w sposób taki właśnie, bo ja, jak byłam taka, to zachowałam się tak i powinnaś tak zrobić. Nie, po prostu czasami zrobiłam źle i też Oliwce opowiadam. Mówię, zobacz, ja się tak zachowałam jak głupia, a mogłam zupełnie inaczej, prawda? Także to jest taka gotowość do tego, żeby się otworzyć i rozmawiać z dzieckiem, żeby być jego partnerem. Kolejna rzecz, no to empatia. Empatia, no to wiemy, no to słuchajcie, miłość, empatia przede wszystkim. Takie dobro ogólne. Widzisz, że dziecko cierpi, że jest smutne. Ja nieraz widzę, że kłóci się z koleżankami i przychodzi taka przybita, mi jest jej szkoda, mam w sobie takie współczucie, dziecko, no co ci jest, Boże, no chodź, buziaczka jej dam, przytulę ją. Czasami nic nie powiem, albo nawet się jej nie pytam, bo widzę, że ona nie chce mówić i daję jej tą przestrzeń na to, że ona nie chce mówić, bo nastolatek bardzo często nie chce mówić, zamyka się w pokoju, ale przechodzi gdzieś w drzwiach, ja ją przytulam, całuję i mówię, będzie dobrze. Ja daję ją tą przestrzeń, że co ona też myśli. Jak ona to widzi, jak ona by chciała rozwiązać to. A może ona ma fajniejszy pomysł niż ja. Ja się do tego przyznaję. I to, słuchajcie, to jest właśnie piękne, że nie masz w sobie takiej jakiejś wyższości. Że właśnie, no po co ci ta wyższość? Bo jeśli będziesz miała tą wyższość i będziesz uczyła to dziecko tego, że to twoje myśli są ważne, no to nie nauczysz go myślenia, że następnym razem, jak ono sobie pomyśli, co zrobić i jak ono to zrobi, powie, wow, to zadziałało, to następnym razem ja zacznę myśleć, zanim coś zrobię, po swojemu i uczy się tego, ojej, tym razem się nie udało, a następnym razem mi się uda, ale ja czuję, że jestem sprawczym dzieckiem, że jestem sprawczym nastolatkiem, że moje działania zależą ode mnie, nie to, co moja mama mi powie. I to jest najfajniejsze, bo bierze odpowiedzialność za to, bo jak mama ci coś mówi, idź na studia takie, no to później powie, bo ty mi mówiłaś, że tak jest i teraz widzisz, nie mam pracy. A jeśli ono pójdzie, nie pójdzie na studia, tak Krystian, widzicie, to jest niedyrektywna metoda. Ja go nie zmuszam do tego, żeby poszedł na studia. Bardzo bym chciała, oczywiście, on o tym dobrze wie. Ja mu powiedziałam, może kiedyś pójdziesz na studia. A on nie chce iść na studia i ja to rozumiem. Niedyrektywne sposoby wychowania. Jak ja bym mu powiedziała, idź na studia, a on chciałby zostać kierowcą tira, i później powiedział, mamo, nie mam pracy. O, no to ja bym była za to odpowiedzialna. No właśnie. I słuchajcie, człowiek przejmuje odpowiedzialność. Krystian jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Zobaczcie, pracuje, zarabia. Naprawdę jest bardzo odpowiedzialny. Ja nie byłam tak wychowana. Ja nie byłam tak od razu odpowiedzialna. Ja właśnie byłam tak, że rodzice są górą. I ja bardzo długo nie znałam siebie, nie znałam swoich potrzeb. Dopiero teraz ja spełniam potrzeby z dzieciństwa, bo mam tą świadomość, znam już siebie, poznałam przez lata siebie i poczytałam dużo, dowiedziałam się o sobie, chciałam, wyszłam naprzeciw, otworzyłam się na świat, wyszłam ze swojej strefy komfortu, wyszłam poza ramy, co mi było bardzo ciężko, bo ja byłam bardzo grzecznym dzieckiem i byłam bardzo poukładana taka, jak
każdy ma być. Masz być taka jak każdy, nie możesz być inna. Więc jeśli ja miałam jakąś potrzebę zupełnie inną niż moje otoczenie, to mi było ciężko realizować ten plan, dlatego że nikt tego nie robi do tej pory, tak? I było mi bardzo ciężko, naprawdę. Ja wyszłam ze swojej strefy komfortu. Ja spełniam w tym momencie, jeżdżąc do stajni i będąc psychologiem, kiedyś bym w ogóle tego nie zrobiła, bo bym powiedziała tak, Boże, co ludzie powiedzą, bo to te co ludzie powiedzą, to jest tak ważne w naszym społeczeństwie. Przecież jestem psychologiem i co, ja będę pracowała w stajni? To w ogóle przecież nikt tego nie robi. No może jeszcze jakby ktoś to zrobił, to może bym się zdecydowała, ale to ktoś by musiał zrobić obok, tak, mnie, że to jest takie coś, że tak się robi. No nie, robię, wychodzę. Musiałam na to zapracować. Ja nie miałam takiego wychowania, że tak mnie nauczyli, po prostu musiałam się nauczyć z książek. Jeśli wychowasz dziecko takie w odpowiedzialności swojej, że ono bierze na plecy swoje działanie, ja jestem odpowiedzialny za to, wychowasz bardzo mądrego człowieka, bo on będzie wiedział, co chce w życiu. On będzie potrafił powiedzieć, nie, ja jestem jednak dobry w tym i ja wybieram to. Okej, to jest twój wybór. Źle. Próbuj dalej. Rozwijasz się, to jest rozwój. Bardzo ważne jest poznać siebie, a żeby twoje dziecko poznało siebie, to bardzo ważne jest, żebyś był nie tak bardzo dyrektywny i żebyś dał mu przestrzeń do myślenia twórczego, do tego, żeby być sobą, do tego, żeby właśnie poleżał na tej kanapie. Dzieci, słuchajcie, nastolatki mają zmiany w mózgu, one się rozwijają. To jest czas bardzo intensywny. Są badania na to, że nastolatki w ogóle powinny chodzić do szkoły na godzinę 10, bo one potrzebują długo spać. I są na to badania, że nastolatek potrzebuje bardzo dużo godzin do tego, żeby odpoczywać, relaksować się i spać. Bardzo często to mówimy. No już masz tyle lat, zachowuj się jak dorosły człowiek prawie. No już niedługo będziesz miał 18, a ty dalej się zachowujesz jak dziecko. Dajmy mu im być dziećmi. Dajmy tą możliwość, żeby sobie poleżały, żeby sobie oglądały telewizję. Nie zawsze oczywiście, no jeśli coś jest przesadnie, zawsze musi być równowaga. Słuchajcie, równowaga jest najlepsza, ale na przykład jeśli by leżała przez 3 dni, nie wychodziłaby z pokoju, no to bym podejrzewała już, że jest coś nie tak, ale też bym nie przyszła do niej, nie miała o to pretensji, tylko bym rozmawiała jak partnerka. To nie znaczy, że masz być koleżanką. W jakiś sposób magiczny dzieje się tak, że dzieci mają do was ogromny szacunek w takim niedyrektywnym postępowaniu. Jeśli macie dzieci małe, okej, bo ktoś mówi, no ostatnio była sytuacja taka z Asią, że Asia mnie przeprosiła za zachowanie syna, byle co, drobiazg, po prostu szczegół. Ja mówię, ty nie masz za co przepraszać. Dlaczego ty przepraszasz za to, jaki twój syn jest? Jeśli twój syn jest energiczny, on tak jest, on potrzebuje dużo energii spalić. Czyli ty, jako mama, musisz zadbać o jego potrzeby. I to jest ta gotowość, tak? Gotowość do pracy z dzieckiem. Czyli na przykład, jeśli twoje dziecko ma dużo energii, trzeba mu zapewnić fajne atrakcje. Trzeba mu zapewnić akcje w życiu, bo po prostu on musi rozładować swoją energię nagromadzoną. Jeśli na przykład nie umie się zachować wśród dorosłych, bo na przykład uważa, że twoje dziecko nie potrafi odezwać się ładnie, no to oczywiście sama jesteś w domu i rozmawiasz. Jak ty myślisz, jak powinno się człowiek zachowywać przy człowieku? Czy na przykład warto robić coś takiego, że na przykład jak ktoś podchodzi do ciebie, to na przykład stoisz i oczywiście bez jakiegoś takiego, wiecie, takiej złośliwości, jakiegoś sarkazmu. Nawet możecie zagrać teatr, to jest twórczość. I bardzo często ja, jak była Oliwka mała, no to pokazywałam jej na przykład dwie opcje. Jaka jest lepsza? I ona mówiła czasami, że jakaś, która jej się podobała, która była śmieszna na przykład. No to ja mówię, okej, okay, no ale jak myślisz, co ta osoba druga sobie myśli? Na przykład, że jest, może jej być przykro. Czasami koleżanka się z nią kłóci i mówi, mamo, ona jest taka niedobra, ona jest podła, ona jest wredna, dlaczego ona taka jest? No to ja mówię, no nie wiem dlaczego. No, a może ma jakiś problem? Może ma jakiś taki trudny czas? Nie wiem, może jest smutna, może jest sfrustrowana? No to Oliwia mówi, a to co, to moja wina, to ja mam w ogóle się tym przejmować, no bez przesady, no to, że na przykład
ojciec na nią krzyczy, no to co, ja mam być winna, ona ma na mnie frustrację rozładowywać? No ja mówię, no nie, ale jakby rozumiem to i mówię, słuchaj, no może tak, no masz rację, no nie, no oczywiście, no to powiedz i coś tam, nie, no okej. No i tak, słuchajcie, i to tak nasze rozmowy wyglądają. Bardzo prosty sposób, bardzo łatwy, plus jeszcze ta miłość, ta empatia, ta twórczość, ta gotowość. I to wszystko, to jest tak proste. Jeśli zrobicie coś na przykład niezgodnego z tą techniką, to nic się nie stanie, bo my jesteśmy tylko ludźmi, zawsze możemy powiedzieć sobie, tak, ja mam prawo do błędu, prawda? Bo my się cały czas rozwijamy jako rodzice, jako dzieci. I to jest fajne. I ta właśnie akceptacja siebie, takiego jakim jestem rodzicem, to jest też fajne. Ale że się staram, że czytam. Polecam Wam dalej tą książkę Alfie Kohn. Alfie pisze się A-L-F-I-E Kohn. K-O-H-N. Wychowanie bez nagród i kar. Bardzo polecana książka przeze mnie. W kółko i w kółko i w kółko, jeśli interesuje Was bezwarunkowa miłość, bezwarunkowa akceptacja. Ale to szczególnie dla młodszych dzieci, bo tutaj nastolatki, no może jeszcze też. To naprawdę trzeba się przełamać, żeby właśnie w takiej niedyrektywnej metodzie też i prowadzić edukację, bo można oprócz wychowania też jeszcze edukację. Oliwka nie jest w niedyrektywnej metodzie, tu jest normalna szkoła państwowa, która ma metody wychowawcze, dyrektywne na zasadzie i nagród, i kar. I no i tyle, tak jak i szkoła w Polsce, prawda? Państwowa. Wiedza, teoria, później przekuta w praktykę, czyni cuda. Jeśli dokopiecie się w teorii do miłości, to stosujcie to. Do woli. Do bólu. No nie, fajnie, widzicie, Floryda. Mam nadzieję, że w czymś Wam pomogłam. Jeśli nie, to piszcie, dalej będziemy wałkować temat. Może coś konkretnie chcecie wiedzieć, to dajcie znać. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia, pa, pa. Przytulaski, buziaczki.